Czcigodnemu bratu Pawłowi Cieślikowi, biskupowi tytularnemu Brytonii i niegdyś biskupowi pomocniczemu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, świętującemu piąte pięciolecie święceń biskupich, składamy serdeczne powinszowanie, pomni zaś na wysiłek, który ofiarnie włożył we wspieranie kapłanów i osób życia konsekrowanego, a także wprowadzenie ku świętości wszystkich wiernych, którym to okazał miłość dobrego pasterza. Chętnie udzielamy apostolskiego błogosławieństwa jako zadatek niebiańskich darów oraz znak naszej braterskiej miłości, prosząc o modlitwę, abyśmy właściwie wypełnili nasze posługiwanie. Dan w Watykanie dnia 21 miesiąca grudnia roku 2019, papież Franciszek. Ojciec Święty Franciszek udziela apostolskiego błogosławieństwa Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi Dajczakowi z okazji 30. rocznicy Sakry Biskupiej. Warszawa, dnia 6 stycznia 2020 roku, Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Ekscelencje, kochani księża biskupi jubilaci, z wdzięcznością Bogu Ojcu naszemu stajemy dzisiaj jako kapłani, klerycy, osoby konsekrowane i wszyscy wierni w katedrze, by powiedzieć wam: dziękujemy za wasze powołanie i służbę, za to, że jesteście. Dziękujemy Duchowi Świętemu za odnawianie oblicza tej ziemi przez wasze słowa i świadectwo. Dziękujemy Chrystusowi Panu za modlitwę za nas i za ofiarę cierpienia. Niech Maryja, niepokalana Matka Zbawiciela w tej katedrze, będzie wam orędowniczką na kolejnych etapach pasterskiej drogi i wyprosi wam razem z nami potrzebne łaski i błogosławieństwa. Niech świętej pamięci Jan Paweł II, obecny tu w darze relikwii, z nieba wami się opiekuje. Przyjmijcie od rodzin szenstadzkich w imieniu wszystkich diecezjan znak wdzięczności i miłości. Siostry i bracia, kochani diecezjanie, drodzy bracia w kapłaństwie, drogie siostry, nasza biskupa Pawła i moja rodzino, przyjaciele, witam wszystkich serdecznie, witam pana prezydenta, wszystkich was. Dzisiaj jest piękna uroczystość, najstarsze święto bożonarodzeniowe w Kościele. A zaczęło się tak bardzo personalnie, wielkimi słowami Ojca Świętego Franciszka i chciałbym teraz odważyć się, żeby odpowiednie proporcje zachować w tej uroczystości, powiedzieć w imieniu jubilata srebrnego biskupa Pawła, biskupa Tadeusza, który w tej pielgrzymce święceń i rocznic wyprzedza nas tak daleko, że dojść go nie możemy, biskupów Krzysztofów, którzy będą się jeszcze długo uczyć i wędrować za nami i jeszcze te trudy poznają. Chcę powiedzieć słowa bardzo poważne i utożsamić się z księżmi biskupami razem z wami na 100%. Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, który udzielił święceń biskupich, takie mieliśmy szczęście biskupowi Pawłowi i mnie, równocześnie odwołał się do niezwykłego świętego, świętego Augustyna i w którymś momencie nauczania wypowiedział, potem napisał takie ważkie słowa. Dla was jesteśmy biskupami, ale z wami jesteśmy chrześcijanami. I święty Paweł, święty Jan Paweł dopisał coś pięknego. O ileż to z wami i chrześcijanami jest ważniejsze od tego pierwszego. I teraz już możemy zanurzyć się w rozważania razem. W jednym szeregu uczniów Jezusa. Wszyscy, jak tu jesteśmy, to jest niezwykłość.
Dzisiejsza uroczystość dotyka czegoś bardzo ważnego. Serca naszego życia, wiary. Wiary, która w tradycyjnym wydaniu wydaje się taka oczywista. Dorastamy w domu, uczymy się tej wiary w różny sposób i wydaje się, że wszystko jest takie jednoznaczne i proste. Czasem mamy trudności, pytania, ale ciągle w Kościele jesteśmy. Czasem trudno to rozróżnić, czy z powodów religijnych i tradycji, czy głębi wiary. Dzisiaj chcemy dotknąć wiary. Wszystko to, co zostało nam dzisiaj podpowiedziane, brzmi najprościej. Ci, którzy chcą spotkać Jezusa, muszą wyruszyć w drogę. Dzisiejszy orszak jest pięknie symboliczny. To wyjście na ulicę Koszalina i wielu naszych miast i miejscowości diecezji, na szczęście i ojczyzny, jest niezwykle znaczące. Ten piękny, radosny marsz po ulicach naszego miasta jest bez wątpienia bardzo ważnym wyznaniem wiary, za który dziękuję. Ale to, co istotne, co jest dzisiejszym głównym nurtem wołania Boga do nas, to jest to wyruszenie w drogę, tak jak ruszyli mędrcy. I równocześnie otrzymujemy niezwykłą lekcję, bardzo prowokującą lekcję. Mędrcy to ludzie mądrości wschodu. Mądrości, która prowokuje do przekroczenia granic tego, co tylko i wyłącznie jest wąskie w życiu człowieka i tylko racjonalne. Bo istota nasza to ktoś stworzony przez Boga i sprowokowany samym faktem stworzenia i ciągle wzywany przez Ewangelia w pełni w Jezusie do przekroczenia tych granic, do wejścia w inną rzeczywistość świata. I paradoks tej dzisiejszej pięknej Ewangelii jest w tym, że oto ci, którzy nie znali tej drogi, która była najbliższa Jezusowi, po drogach Starego Testamentu, po drogach proroka, choć wydawało im się, że wszystko znają, tym, którzy byli na miejscu, to ci, którzy przyszli z zewnątrz, spotkali Jezusa. A ci, którzy znali doskonale Pisma i których zwołał Herod nie w dobrej intencji, powiedzieli poganom, co mają uczynić. Zacytowali proroków i ku Jezusowi nie ruszyli nawet jednym krokiem. Paradoks jest w tym, że ci przeszli setki kilometrów, a ci do Betlejem mieli 7. Znając Pisma, napisał ktoś z autorów, zostali martwi jak drogowskaz. A wiara jest w tym, że ciągle idziemy. Że nie jesteśmy w miejscu. Nie polega na tym wiem. I ona jest w tym sensie prowokacją dla wszystkich, dla biskupa, dla mądrych teologów, dla wszystkich można wiedzieć. I na tym się kończy. A kończyć się ma na spotkaniu z Jezusem. A wiara, która zwycięża świat, nie jest jakąkolwiek wiarą, w jakąś niezwykłą siłę, jest spotkaniem z Jezusem. Jest spotkaniem z tym, do którego doszli ci niezwykli ludzie i ich nie zdziwiło, że szukając króla znaleźli dziecko. Nie zdziwiło ich to, bo taki jest Bóg. To jest niezwykle pięknie paradoksalne. Ojciec Święty Franciszek w tym roku
w sposób zdumiewający napisał tekst o żłóbku. Wydaje się ciągle, że to może temat dla dziecka. Rodzice pięknie przyprowadzają dzieci, pokazując im figurki. To wszystko prawda. Ale papież Franciszek napisał coś bardzo ważnego. Bóg zawsze ludzi zdumiewa. Bóg zawsze zaskakuje. Bóg jest zawsze nieprzewidywalny. Również w pięknej prostocie i w miłości. I Bóg przyszedł. Po co? Jak zawsze wprawiając nas w zakłopotanie, ale przyszedł w taki sposób, by powiedzieć: jestem drogą otwartą dla wszystkich. Nie ma takiej chwili, której nie byłbym dla kogoś. Takiego momentu i takiej decyzji, w którym ktoś zostałby wyeliminowany z zasady. Tak nie jest. Mędrcy ze wschodu stanowią początek wielkiej pielgrzymki wiary przez wieki. I to jest niezwykle ważne przesłanie. Wyruszyć w drogę, szukać, próbować, powstawać, nawracać się, zaczynać od nowa. Któż nas nie zna tej historii? Któż z nas, mniej lub bardziej szukający Jezusa, nie czuje, co to znaczy? Dzisiaj chcemy to świętować. To piękne wezwanie, to piękne zawołanie, ale siostry i bracia, Boga szuka się w historii, najlepiej w historii własnego życia. Ta pielgrzymka najpierw prowadzi w głąb, w moje życie. Tam jest Bóg. Najpiękniejsze Betlejem jest w głębi naszego serca. Boże Narodzenie jest tu. I chcielibyśmy zrozumieć, żebyśmy ciągle niepotrzebnie nie męczyli się i nie cierpieli. Jezus urodził się poza głównym nurtem życia. Poza nurtem życia w Betlejem, w Jeruzalem. Jak dzisiaj nam Ewangelia mówi, kapłani, uczeni, wszyscy zostali na miejscu. Nikt nie ruszył do Jezusa. Znali Pisma, cytowali, że to ma być Betlejem. Pewnie zburzyłby ich poukładany świat. To też niebezpieczne jest dla uczniów nowego czasu, dla Kościoła Jezusa. Chcieć zostać w miejscu, jak było, jak zawsze. Nigdy nie jest jak zawsze. Nie w sensie subiektywizmu, który dzisiaj króluje, tylko w takim sensie, że dzień po dniu Boga się odkrywa. Że inaczej jest w dzieciństwie, w młodości, w wieku dojrzałym. Zawsze jest inaczej. Kiedy się wierzy, kiedy szukamy spotkania, kiedy pozwalamy Bogu, by nas poprowadził światłem ducha. Poszukiwanie musi się odbyć we mnie. Ale równocześnie to poszukiwanie jest wspólne, bo tak pięknie powiedział Ojciec Święty Benedykt, i nie tylko on, ale on to mocno powtarzał, że nasze wyznanie wiary jest w my. Dzisiaj pięknie odmówimy i kredo, i modlitwę pańską, gdzie będzie ciągle: Ojcze nasz, chleba daj nam, nam odpuść grzechy. Tu jesteśmy pięknie Kościołem. I co łączyło wszystkich uczniów i tych pierwszych? Ciekawe jest pierwsze, według Ewangelii świętego Jana, pierwsze wezwanie uczniów, pierwsze zawołanie. I warto dzisiaj może te lekcje jeszcze raz sobie odczytać. Święty Jan, i to jest też zadanie dla nas, ten, który spotkał Boga przez światło Ducha Świętego, swoim uczniom pokazuje Jezusa. Oto baranek Boży.
i pierwsi uczniowie ruszają za Jezusem. Jezus się odwraca i pyta, czego szukacie? To jest pytanie do nas wszystkich. Pierwsze pytanie Jezusa. Czego szukam życiem? Swoim życiem. I tak zbierał apostołów. I kiedy się wszystko zaczęło? Odwołam się do świętego Jana Pawła, który mówiąc, szukam źródła mego powołania. Ono pulsuje tam, w jerozolimskim wieczerniku. Myślą przenoszę się do owego pamiętnego czwartku, gdy Chrystus, umiłowawszy swoich aż do końca, ustanowił apostołów kapłanami nowego przymierza. Widzę go schylającego się przed każdym z nas, następców apostołów i wszystkich ludzi. Słyszę, jak mówi do mnie słowa. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy to czyńcie sobie nawzajem. To są słowa wypowiedziane przez Jezusa, które są korzeniem wiary, biskupa i każdego ucznia Jezusa. Piękne słowa. A potem opowie, że pasterz dobry daje życie za owce. I kiedy powierzał tę misję, to zadanie, wiedzieli wszyscy uczniowie, pierwsi, wszyscy po nich, że do wypełnienia jest tylko jeden fundamentalny warunek. Że On sam, zapewniając nam, że z nami jest na zawsze. I wszystkim biskupom, jubilatom i wszystkim, i nam tu obecnym, pięknie przypomniał. Nie wy, lecz ja was wybrałem. Oto fundamentalna, napisał papież Jan Paweł II, skuteczność misji biskupa i każdego ucznia Jezusa bez wyjątku. Jeżeli chcemy przeżyć razem tę chwilę najważniejszą, ważną uroczystość Bożego Narodzenia, z tym niuansem naszym koszalińskim, jubileuszowym, który nie jest tylko świętowaniem, jest po prostu wzmocnieniem tego, co Jezus czyni, to uświadommy sobie, że od Adwentu Kościół w Polsce przeżywa rok Eucharystii. I w Eucharystii, jak w Betlejem, wierzący odnajduje Jezusa, pokornego, który stał się chlebem, tak bardzo powszednim, że go się spożywa. Przed tabernakulum jest światło, jak w Betlejem. Czy można znaleźć jeszcze cudowniejsze miejsce na świętowanie? Czy można gdzieś odszukać bardziej własną tożsamość chrześcijańską? Myślę, że nie. Jak ten testament wygląda? Eucharystyczny, bożonarodzeniowy, paschalny. Wyśpiewano nam dzisiaj wszystkie daty uroczystości. Pierwsze, miłujcie mnie tak, jak ja umiłowałem mojego Ojca. To jest miara. Miłujcie mnie tak, jak ja Ojca. I miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was. Co nam więcej jest potrzebne? Życzę tej radości biskupowi Pawłowi, kiedy weźmie do ręki odrobinę chleba. A razem z biskupami i kapłanami wyciągniemy dłonie i powtórzymy słowa. Bierzcie i jedzcie. Powierzając też ludowi Bożemu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej razem z Jezusem siebie.
jak można piękniej świętować. Niech w naszych sercach będzie Boże Narodzenie. Niech ta Eucharystia i orszak Trzech Króli na ulicach Koszalina i wielu miejscowości naszej diecezji będzie manifestacją tej miłości Jezusa do nas. I niech na dalsze lata biskupowi jubilatowi i nam wszystkim dziecina Boża na zawsze z nami błogosławi nam.